2014 rok to był kluczowy rok dla spółki z tego względu, że po pierwsze mieliśmy rekordowe wyniki. NAV na akcję planowany 16,50, inwestycje 300 milionów złotych, wyjścia 100 milionów złotych, wzrost ceny akcji znaczący, wydzielenie spółki Private Equity Managers i planowana jest sprzedaż na rynku za chwilę. Także mogę powiedzieć, że rok jest bardzo udany. Myślimy już w kategoriach roku 2015. Już 2014 jest dla nas zakończony praktycznie. Pierwsza rzecz to jest taka, że będziemy pewnie się starali opublikować jak najszybciej sprawozdania finansowe, bo to też jest kwestia wiarygodności spółki. Dwa, pokażemy wyniki, o których mówiliśmy, dotrzymamy obietnic. Chcemy zwiększyć skalę inwestycji w następnym roku. Przewidujemy kilka wyjść na znacznie większą skalę niż to było w tym roku. Spółka jest nad wyraz nadpłynna. Doskonały pipeline, który się będzie realizował w perspektywie kwartału dwóch. Także patrzę optymistycznie. Zagrożenia, jakie widzę, a to zagrożenia to jest oczywiście powszechnie znane. To jest kwestia makroekonomiczna, na którą ogromny wpływ ma konflikt rosyjsko-ukraiński. Miejmy nadzieję, że on jak najszybciej się zakończy, dlatego że te dwa rynki są rynkami bardzo obiecującymi. Następnie to jest ISIS, który jest w okolicach Turcji, czego bezpośrednio nie odczuwamy, ale on ma wpływ również na globalną gospodarkę. W naszym przypadku to jest pewnie kontynuacja trendu rozwoju działalności e-commerce'owej, internetowej, która będzie niewątpliwie postępować, daje szansę na patrzenie dość optymistycznie na przyszłość. Na inne kontynenty na pewno nie, dlatego że mamy zasadę, już inwestujemy w takie kraje, w których można w tym samym dniu wylecieć i wrócić. Także to jest pierwsza rzecz. Druga, jeżeli chodzi o inne rynki, to jako kluczowe uważamy kraje CE, DACH oraz Turcję. I to są trzy obszary, na które się koncentrujemy, gdzie jesteśmy rozpoznawani, gdzie już inwestowaliśmy i gdzie zarabialiśmy pieniądze dla naszych inwestorów.